Właśnie oglądam Mistrzostwa Polski Młodziczek. Przyjechałam tutaj oczywiście jako trenerka. Obserwuję, kibicuję moim zawodniczkom WKS Górbet Poznań. I oczywiście nie mówiąc to, że powróciłam na Dolny Śląsk, tutaj też trenowałam w Bogusławie Gorz. Także miło jest w ogóle gościć tutaj w ogóle. I też nie ukrywam to, że troszeczkę się nie stresuję się tym, to, że muszę dopingować swoim zawodniczkom. Ale ogólnie atmosfera jest fajna, dużo przyjechało, bardzo dużo dziewczyn przyjechało, także widać, że Polska jest potęgą w zapasach kobiecych i żeby tak dalej. Właśnie zakończyły się 8 Mistrzostwa Polski w Młodziczek w Zapasach, w których rywalizowało 188 dziewcząt z 59 klubów w Polsce. Zawody uważam za udane. Udało się naszej drużynie wywalczyć 2 medale, z czego jeden złoty, jeden brązowy, co uważam, że jest to dobre osiągnięcie. Myślę, że zawodnicy, trenerzy, opiekunowie grupy również powinni być zadowoleni z pobytu w Dzierżoniowie, z odbytych walk. Uważam, że tutaj cała drużyna, całe środowisko zapaśnicze z Dzierżoniowa, z Bielawy postarało się tak, aby na gościnnej ziemi w Dzierżoniowie wszyscy czuli się niesamowicie przez te 3 dni. Czuć było sporo endorfin, pomimo że to była rywalizacja. Wiele dziewcząt naprawdę z wielkim uśmiechem podeszło do walk. Gratuluję wszystkim medalistkom. Z roku na rok poziom w zapasach kobiet wzrasta i to było widać. Wiele wyrównanych pojedynków, wiele walk, które tak naprawdę do ostatniej sekundy rozstrzygały się. Gdzie można powiedzieć, już witano się z gąską, a tutaj za chwileczkę zmieniał się werdykt. Wielkie podziękowania dla władz samorządowych, które wspierają nasze działania od lat. Mieliśmy piękny jubileusz, 40-lecie zapasów w Dzierżoniowie, 20-lecie miejscowego klubu Junior Dzierżoniów. Ekipa Iron Bulls Bielawa po raz pierwszy w historii swojego klubu staje na podium w klasyfikacji drużynowych Mistrzostw Polski. Uważam to za wielki, wielki sukces. Myślę, że piszemy piękną historię naszego miasta. Dodatkowo nasze województwo zdobywa pierwsze miejsce. Świetnie. Kilka medali dorzucamy i tutaj naprawdę chylę czoła dla dziewcząt, dla trenerów, którzy wykonali wielką, wielką pracę na to, aby dzisiaj móc cieszyć się z medali. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie.